Elizo, powiedz, kiedy dostałaś propozycję zagrania roli w filmie Nina, czy od razu zgodziłaś się, czy jednak tematyka tego filmu była dla ciebie dość skomplikowana? Olga kiedyś poprosiła mnie o to, żebym nagrała z nią i z Julką Kijowską takie kilka scen po to, żeby dostać dofinansowanie z PISF-u. Nagrałyśmy to i ja wtedy czytałam jakieś pierwsze wersje scenariusza. I później, parę miesięcy później, okazało się, że ten film dostał dofinansowanie i że są ogłoszone castingi. Więc poszłam na castingi i udało mi się dostać tę rolę. I w ogóle się nie zastanawiałam, szczerze mówiąc, nad tym, czy przyjąć to, czy nie, dlatego że trochę wiedziałam już, co jest i też mnie to ciekawiło i wydawał mi się to bardzo fajny scenariusz i bardzo ciekawa rola do zagrania, też taka, z którą do tej pory nie miałam zupełnie styczności wcześniej. Elizo, nie mogę nie zapytać, jak dawno znasz się z Olgą, z reżyserem, czy ponad 10 lat, czy jednak trochę mniej? Jednak troszkę mniej. Poznałyśmy się przy tak naprawdę pracy przy filmie. To znaczy, kiedyś się spotkałyśmy gdzieś, ale tak naprawdę się poznałyśmy teraz. Jaka była największa trudność, najtrudniejsza rola w tym filmie dla ciebie? Scena. No na pewno sceny fizyczne, czyli wszelkie sceny na gości były trudne, ale tak naprawdę chyba najtrudniejsze, co dla mnie było, to te wszystkie takie emocjonalne sceny, w których trzeba było pokazać miłość. Strasznie trudno jest pokazać miłość, mam wrażenie, a to trzeba było po prostu zagrać i trochę być w tym stanie razem z filmową Niną, czyli z Julką Kijowską. To mi się wydaje, że to były jakieś takie sceny, które na początku było mi bardzo trudno osiągnąć, ale w pewnym momencie, jak już zaczęło się coś dziać, to już poleciało to wszystko i wszystko jakby popłynęło tak, jak popłynąć powinno. A jak to było w filmie? Bo z jednej strony główna bohaterka zakochuje się w tobie, która ma męża, a z drugiej strony tobie proponuje się trójkąta w tym filmie. Jest na odwrót. Ja gram Magdę, która jest wyzwolona i która jest młodą dziewczyną, która w pewnym momencie znajduje się w bardzo dziwnym trójkącie i poznaje Ninę i jej męża. I oni się starają o dziecko, a moja bohaterka nagle się pojawia i tworzą wszyscy razem taki bardzo dziwny trójkąt. I się muszą jakoś odnaleźć w tym wszyscy razem. A ile czasu właśnie trwały przygotowania, jeżeli chodzi o zdjęcia do tego filmu z twoim udziałem? Trudno jest mi to teraz tak powiedzieć. Na pewno zanim weszliśmy na plan, to ze 2 miesiące wcześniej spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o tym bardzo dużo. Ja też jakby chodziłam na różnego rodzaju imprezy przeznaczone dla środowiska LGBT i tak dalej, żeby też poznać ten świat jeszcze lepiej, więc na pewno trochę mi to zajęło, no ale to była bardzo wspaniała przygoda. Czyli podejmując się roli w tym filmie, tak naprawdę nie znałaś jej środowiska LGBT? Znałam środowisko o tyle, o ile znałam, ale nie znałam jakby od tej takiej strony dokładnej. To znaczy, że jakby mam znajomych, którzy są homoseksualistami i których uwielbiam nad życie i z którymi chodziłam na imprezę, ale jednak środowisko lesbijskie musiałam jakoś tak porozmawiać z ludźmi, podpatrzeć też, jak się ludzie zachowują, żeby nie przynieść jakiejś stereotypowej postaci na ekran, żeby nie próbować stworzyć tego stereotypu kobiety lesby z krótkimi włosami, która jest facetem, tylko jednak, żeby to była dziewczyna. Powiedz twoim zdaniem, jaki będzie odbiór polskiego środowiska, polskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o ten film i jeżeli chodzi również o twoją rodzinę, jeżeli chodzi o odbiór twojej roli, którą zagrałaś? No moja rodzina odbierze to na pewno dobrze, dlatego że, że dużo też rozmawiamy, jakby to nie jest jakby nic, to jest rola w filmie i to wszystko jest jakby czymś, z czego jestem mega dumna, co się wydarzyło i z tego filmu, który jest. A jak to zostanie odebrane w środowisku, nie mam pojęcia. Na razie jest to bardzo pięknie odbierany film na różnego rodzaju festiwalach i to jest coś, co jest bardzo przyjemne. Po prostu. I mam nadzieję, że też tak to zostanie odebrane tutaj w Polsce i że ten film zostanie przyjęty i nie zostanie z góry skrytykowany, tylko jednak ktoś pokusi się o to, żeby trochę zrozumieć, zastanowić się i zweryfikować swoje myślenie na różne tematy. I na samo zakończenie, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? W tym momencie jestem na planie serialu, którego tytułu chyba nie mogę powiedzieć, więc nie powiem, ale skończyłam kręcić teraz film z Jankiem Komasą o roboczym tytule Boże Ciało. No i zobaczymy.